Witam Cię w naszej bibliotece rękodzielnika. Już opowiadam, o co chodzi. W ramach działalności Oplotki pomagamy rękodzielnikom i zapraszamy do współpracy, czy to przy prowadzeniu warsztatów, czy to przy sprzedaży produktów w naszym sklepie internetowym. Ale zanim to nastąpi, najczęściej musimy wyrównać nasz poziom, czyli po ludzku doszkalamy Was, albo Wy doszkalacie nas. Na podstawie tego przepływu wiedzy, tej wymiany wiedzy, udało nam się stworzyć taką naszą wewnętrzną bibliotekę. Tych materiałów było coraz więcej i celem ich uporządkowania stworzyłyśmy taką wirtualną bibliotekę. Znajdziecie tutaj nasze materiały na kanale YouTube, podcasty, czyli takie audycje do słuchania, grupę prowadzących warsztaty, gdzie możecie bezpłatnie wymieniać się wiedzą i doświadczeniem. Ale znajdziecie też odsyłacze do naszych płatnych narzędzi, na przykład grupy dla osób, które chcą popracować nad swoim fanpage'em. To nic innego jak seria filmików i odesłanie do naszej grupy facebookowej dedykowanej pracy nad Facebookiem. Dokładnie w ten sam sposób działają wszystkie pozostałe grupy, na przykład grupa do pracy nad Pinterestem. Sposoby, w jaki możemy wykorzystać Pinterest do naszej działalności rękodzielniczej. Tak samo materiały, które są poświęcone mailingowi, sklepowi online, prowadzeniu sklepu i wymiana wiedzy na temat tego sklepu, tego jak można stworzyć proste miejsce w sieci, czyli swoją własną stronę www, czy materiały, które pomagają pracować nad własnym Instagramem. Zapraszam Cię do naszej biblioteki. Cały czas jest w trakcie tworzenia i ulepszania, dlatego nie zdziw się, jeżeli cena tej biblioteki będzie rosnąć. Cały czas na razie jest ona w takiej promocyjnej cenie, bo ciągle ulepszamy, dodajemy, poprawiamy te treści na podstawie doświadczeń kolejnych osób, które do niej dołączają. Jeżeli masz ochotę spróbować, pisz do mnie pod agnieszkaoplotki.pl lub po prostu kupuj dostęp do samej biblioteki.